Dobry wieczór, Warszawo. Nazywam się Murach Tomasz i chciałbym odebrać ten teren dla Królestwa, dla Jezusa Chrystusa i chciałbym odebrać każdego, ciebie wyrwać z ciemności, ponieważ Jezus Chrystus już zapłacił za twoje grzechy i wstał z martwych i nie zbawią cię sakramenty, nie zbawią cię dobre twoje starania na tej ziemi, nie zbawią cię to, że troszczysz się o drugiego człowieka i próbujesz być dobrym człowiekiem, to cię nie zbawi. Zbawi cię jedynie krew Jezusa Chrystusa, która została przelana 2000 lat temu, abyś został wolnym człowiekiem, abyś się stał prawdziwie wolny, bo nie uwolni cię ustrój polityczny, nie uwolni cię kariera twoja, nie uwolnią cię pieniądze, tylko Jezus Chrystus może cię uwolnić. Tak mnie uwolnił. Uwolnił mnie od fałszywej relacji, uwolnił mnie od martwej religii, uwolnił mnie od przyklejania masek. Kilka lat do tyłu szukałem prawdziwie Boga, ponieważ moje życie zaczęło się sypać, gdzie miałem nieszczęśliwe małżeństwo. Urodziła mi się chora córka, zacząłem szukać, otworzyłem Biblię i tam przeczytałem, że Jezus Chrystus wziął wszystkie choroby na krzyż, że wziął wszystkie grzechy moje, wszystkie moje pomyłki, żebym mógł zostać zbawiony. Wcześniej chodziłem do kościoła, myślałem, że to coś da. Modliłem się na różańcach, chodziłem na majowego szkierzale, stacje, wszystkie jakieś tam pierdoły religijne, ale to nie zbawia człowieka. Kler nie może cię zbawić. Nie nawrócisz się prawdopodobnie idąc do komunii i pójdąc do konfesjonału, a później będziesz robił dalej to samo, bo ja robiłem to samo. Poszedłem do spowiedzi, do komunii i później siedziałem przy pornografii. To nie jest chrześcijaństwo. Prawdopodobnie nie jesteś chrześcijaninem. Możesz sobie dzisiaj zadać pytanie, Boże, czy ja jestem chrześcijaninem? To nie jest religia chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to prawdziwe życie z Bogiem, z Jezusem. Bo to Jezus jedynie jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Nie jest nim Maria, nie jest nim Budda, czy Mahomet, czy też twój partner życiowy. Jest nim Jezus Chrystus. I jeśli nie uwierzysz w Ewangelię dzisiaj, nie uwierzysz w te słowa, które mówię do ciebie, człowieku, pójdziesz po śmierci do piekła. Bo jest taka informacja, że nie ma czyśćca i nie ma reinkarnacji. A ja wierzyłem w jedno i w drugie i się pomyliłem. Ale Jezus Chrystus wziął wszystkie grzechy moje i wszystkie pomyłki na krzyż, aby mógł być wolny. Możesz zostać zbawiony, możesz zostać uwolniony od tego, co cię dzisiaj zniewala, tak jak ja jestem wolny, bo Jezus mnie uwolnił. Uwolnił mnie, bo miłość Boża, prawdziwa miłość uwalnia i ona się wyzwoliła przez ofiarę krzyżową. Możesz zostać uwolniony od papierosów, od wszelkiego zniewolenia, od pornografii, od fałszywej relacji, która cię zniewala. Od człowieka możesz zostać uwolniony. Od udawania kogoś, kim nie jesteś, możesz zostać uwolniony przez Jezusa. I możesz zostać uwolniony od tego, że jesteś okłamany. Jesteś okłamany i jesteś w rękach diabła, a dzisiaj możesz przyjąć uwolnienie prawdziwe na wieki. Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. On wziął wszystkie twoje porażki na krzyż. Wziął wszystkie twoje grzechy, twoje choroby, abyś mógł zostać zbawiony. W konsekwencji po śmierci żebyś mógł pójść do nieba. Bo jeśli nie uwierzysz w Jezusa, jeśli nie przyjmiesz Go jako Pana i Zbawiciela do swojego serca, jest taka informacja, że pójdziesz do piekła. Ale Bóg chce, żebyś uwierzył w informację, o której teraz głoszę tutaj, człowieku. Jeśli nie wiesz, czy jesteś zbawiony, podejdź do nas, poprowadzimy cię w modlitwie. A jeśli chorujesz lub masz jakieś zniewolenia, również do nas podejdź. Możesz zostać uzdrowiony, a przede wszystkim możesz dzisiaj wziąć swoje zbawienie. Bo nie zbawi cię ten świat, ten kłamliwy świat, którym zostałeś zmanipulowany, okłamany. A więc wybierz życie, bo Jezus jest prawdą, drogą i życiem. Amen.